Cześć, z tej strony Angela. Dzisiaj opowiem Wam o różnicach pomiędzy kurtkami puchowymi, a tymi z wypełnieniem syntetycznym. Przed zakupem kurtki outdoorowej stoimy zazwyczaj przed dylematem, co wybrać. Zazwyczaj ten wybór sprowadza się do dwóch głównych grup kurtek, czyli kurtek puchowych i syntetycznych. Producenci cały czas wymyślają nowe rozwiązania, ale dzisiaj skupimy się właśnie na tych dwóch, żebyście zobaczyli, jakie są między nimi najważniejsze różnice. Zaczniemy zatem od puchu. Puchowe kurtki to bardzo wygodna opcja dla osób aktywnych i podróżujących. Dlaczego? Ponieważ są bardzo lekkie i dają bardzo dużo ciepła. Czym tkwi tajemnica? Tajemnicą jest puchowe, naturalne wypełnienie, które po prostu jest świetnym izolatorem. Sam sobie puch nie grzeje. Prawdziwym izolatorem jest powietrze, które się między nim gromadzi, a największą jego zaletą jest to, że świetnie się kompresuje. Jak widzicie, kurtkę takich rozmiarów można zmieścić do nawet bardzo małego plecaka. Zatem przejdźmy teraz do syntetyka. Producenci stale dążą do tego, by stworzyć włókna syntetyczne, które będą tak dobrze izolować na mrozie jak puch naturalny. Jak im to wychodzi? Całkiem nieźle, ponieważ powstaje coraz więcej rozwiązań, które przypominają swoją budową puch naturalny. Dużym plusem jest to, że włókna syntetyczne bardzo dobrze sobie radzą w wilgotnych warunkach. Wilgoć, wiadomo, może pochodzić z opadów czy mgły, ale jest także produkowana przez nasze ciało. Wybierając kurtkę do górskich aktywności, musisz sobie odpowiedzieć na dwa bardzo ważne pytania. Pierwsze z nich, co będziesz w niej robić? Drugie, w jakich warunkach będziesz jej używać, czyli jaka będzie pogoda. Kurtki puchowe sprawdzą się wtedy, kiedy jest mroźno, ale sucho. Nie nadają się za bardzo do dynamicznych aktywności, lepiej je założyć już na szczycie. Natomiast włókna syntetyczne jak najbardziej sprawdzą się przy wilgotnych warunkach, zmiennej pogodzie, przejściowych porach roku jak wiosna czy jesień oraz dynamicznym ruchu. Mam nadzieję, że po tym filmie wiecie już więcej, ale jednak, żeby nie było wcale tak łatwo, producenci wymyślili jeszcze modele hybrydowe. Korzystają one z technologii body mapping, więc łączą w sobie cechy puchu naturalnego i włókien syntetycznych. Obszary, które są bardziej narażone na wilgoć, wykorzystują właśnie włókna syntetyczne. Natomiast korpus i te miejsca, które potrzebują więcej ogrzania, będą wypełnione puchem naturalnym. Jeżeli chcecie się dowiedzieć jeszcze więcej na ten temat, to ja zapraszam Was na naszego bloga. Znajdziecie tam sporo artykułów właśnie o kurtkach. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Do zobaczenia na szlaku.